w nowym filmiku na kanale. Dzisiaj zapraszamy Was na pierwszy filmik halloweenowy, w którym będziemy sobie robić jakiś tam makijaż. Julka ma już zaplanowany, a ja będę robić tak trochę na żywioł, więc w sumie nie wiem, jak mi to wyjdzie. A drugi filmik najprawdopodobniej będzie, jak będziemy wycinać dynię, ale to jeszcze zobaczymy, bo mamy tylko jedną dynię, więc zaczynamy już robić makijaż. Dobra, zaczynamy od takiego standardowego makijażu. Może było zrobić to przed odcinkiem. To nie będzie inaczej. Właśnie krem, kurde, nie wziąłem. Dobra, daj mi tego trochę. Jak wziąłem, jest bardzo ucisnąć do rąka. Patrz, ile jeszcze podkładu zostało. Uszy też mam na nas? Chyba tak, nie? Czym? Na rąku, bo mam kurde biało. O Jezu. Wow. To nie ma być piękne. Nie wiem, czy kropek to robią. Kurde, no. Na co dzień, jak robię makijaż, to nie maluję uszu podkładem, nie? Chyba ich nie maluję. Ale wiesz. A mógł, czy mam? Teraz już, jak tutaj będę się tak wysilać, to... Babciu, weź bądź cicho! Dobra, chociaż w sumie nie wiem, czy mi chusteczki przydadzą, skoro mam ten taki żel do charakteryzacji, który zrobiłam. Przepis na niego macie u Agnieszki Grzelak na kanale. Mam. Trochę mi się zastygł, więc musiałam go... podgrzeć. Tak, czekamy trochę, żeby ten, żeby zastygło. I później nakładam kolejne warstwy. Wow, a to jest dopiero jeden cień, a był zmieszany jakiś. Chodź, zmieszany się z czarny, tak? No. Tak bym musiał tak idealnie wyglądać. Jak ja już strasznie wyglądam. Nie przychodzę za. Czemu to robisz eyelinerem? Bo ono może być taki strasznie czarny i strasznie wyrysowane. No to jak weźmiesz dobrze tym pędzelkiem i czarnym tym cieniem, o tym o, to będzie dobrze. Już wyglądam jak zjarana na pół. Chusteczka. Trzeba ją na warstwy. Tutaj. Nie wiem, czy wiecie, chusteczka ma warstwy. Dobrze, no. Jak coś, to nie jest mój naturalny kształt, bo ja nie mam takiego czegoś na czole. Ale teraz sobie tak muszę ten rozrywać nierównomiernie. Dobra, teraz nakładam kremniwa, nie wiem czemu. To jest, słuchajcie, nieplanowane. I to widać. Ja wyglądam, moje brew. Wypadnie ucieniem. Myślę, że jednak trzeba. A tego? Nie, nie. No to ma być. To ma być źle, ale to dobrze. Myślałam. Nie będzie źle, ale źle. I teraz klejem, co jest pewnie bardzo dobre dla mojej skóry. Problematycznej. No, tak jakby to jest pewnie problematyczne. Ja czemu bardzo też spoko wygląda. Jestem to dokładnie zrobić. Me too. Kurde, ale ty już masz większość zrobioną, ja? Większość. No ja mam tylko twarz przybielą. No, a ja mam na razie tylko cień nałożony na twarz, więc mi nie daje tak naprawdę. Teraz muszę, nie wiem jakim cudem, ale połować jeszcze to pod koniec. To jest to pomoc. Jak zwykle najłatwiej jest na brodzie, a teraz to jest problem. Jak wam się podobają moje nowe brwi? Jezu, gdzie ja farbą robię, jak ja mam krew? Krew, uwaga, to jest mój własny sposób mojego autorstwa. To jest ten. Bardzo czerwony. Cała porcja rozrobiona w takim malutkim tym. Jest piękny kolor krwisty i jest fajny. Może możecie sobie rozciąć rękę na przykład, no to... No mi zanim to już jest to. Tyle na przyszło i mnie straszy. Wyjdź! Pa, pa! Bu! Bu! Dobra, ja drugą stronę zrobię taką ładną. Co jest tym już? Bo! Bo! Luna, weź. To jest na policzkę takie czerwone coś, tylko trzeba to zrobić i jak? Moje gotowe. Moje. Ale... O, teraz jak... Au!
ze względu na to, że tylko zabijamy ludzi, to mamy włosy po zwłokach. A my się po prostu pójdziemy z tego. Ej, wezmę. Już serio, co ja będę powiedzieć? Miałeś nikomu nie mówić. Czyli o to też nikomu nie powiedział. To. Tamte białe się zakryły, co nie było. Jest piękna. Na blondzi, blondzia peruka. O, ład. Oczywiście ładnie się. O. Chciałam zrobić. O, i włosy mi się zakryją od razu. O. Tak bardzo, bo muszę. Tłuczą. Dobra. Done. Ty? My makeup is done. A Julki? Ja wiesz, tak sobie nie przestraszyła, jakbym się z nim zobaczyła. A więc tak wygląda mój makijaż, on jest na połowę twarzy. Jest taka tutaj jakby spalona skóra. Przez tą lampę nie wygląda zbyt pięknie, zbyt strasznie, ale tak obwinam jeszcze bandażem głowę. Lenka, chodź się pokażesz. Chodź, nie bój się. Boi się mnie, widzicie? I tu mam koszulę, mam takie buty i... O, spódniczkę. Chodź, Julka, się pokażesz od razu, jak tu jesteś. Nie ruszaj się, to będzie na miniaturkę, zrobię screena. Typowo jadę ze sklepu. Typowo jadę ze sklepu, stylowa. Takie buciki mam. Typowo jadę ze sklepu po prostu mordą. Spódnicę taką, która jest tutaj wycięta na boku, która ładnie podkreśla nóżki. Mam czarną koszulę taką z takimi wyszystymi rękawami. Białe włoski. Oczywiście moja przyporzona twarz, teraz tutaj. Tak, tak jak zwykłą spódnicę, którą zakładam na początki roku i tak dalej. Koszulę, którą zabawiam od brata. Magnetę zabawiam od taty. Duże musiałam być. No i tak to się prezentuję. Cukierek albo psikus.